No a ty tu nie chcesz być? Czy nie masz nic mądrego do powiedzenia? Nie mam nic mądrego do powiedzenia. Ale nigdy nie stało to na przeszkodzie. Tak, ale sobie stanę tutaj z tyłu, kosz padł. I będziesz mnie przedrzeźniać? Mhm. Zrobię ci rogi, takie o. No, dobra. Wymyśliłem sobie przez kogoś, bo mi przysłał linka na Insta, że zrobimy małe, w cudzysłowie, oczko wodne w ogródku. Zrobimy je z tego oto przyrządu. 90 litrów kastra budowlana. Które kupiliśmy, którą kupiliśmy za polskie złote. Prawie 5 dych teraz to gówno kosztuje. Szał. Pozostałe składniki to będzie woda. Kamienie. Kamienie zajebane z budowy. Nie przyznawaj się, bo ci mandat tracę. Ale z budowy drogi, więc państwowe to nie kradzione. I roślinki. Przeniesiemy trochę roślin z Bajorka. I pompkę tutaj tą wsadzimy, żeby nam tu chlupała i to będzie tyle. Tak, i chcemy to zrobić w ogródku, żeby przychodziły tutaj małe zwierzątka. Żebyśmy tutaj też mieli hodowlę komarów, a nie tylko tam. Bo tu już za mało lat. Jeans. No, także teraz on będzie kopał, a ja idę z powrotem szydełkować. Trochę update'u zrobimy. Uf, idziemy zerknąć, co tam się wydarza. Trochę wody już wylewamy. I teraz zarzuciliśmy kamulcy. Uf. I tak to wygląda. Czy jest prosto? Pewnie nie. Ale nie mamy ze sobą sprzętu. Powiem wam, że całkiem fajnie to wygląda. Podoba mi się. A jak już tutaj zarośnie trochę, to już w ogóle będzie super. I jeszcze ułożymy tymi kamieniami. No nie? Takie jest założenie, żeby było w miarę okej. Nastąpiło zwolnienie blokady. Oczko wodne. Bajorko. Nie, to jest oczko wodne. Tam to jest bajorko. Jest skończone. Widać swój tyłek, bracie. Ale że goły czy? Nie, po prostu w kadrze. No, przesuń się. Pompka nie działa. Słońca ma za mało. Znaleźliśmy jeszcze taką muszlę ślimaczą mini. Chcesz coś powiedzieć na ten temat? Postaramy się ułożyć jakąś tam linię brzegową. Być może braknie kamieni i trzeba będzie dokupić. I poczekamy trochę i kupimy jakąś większą roślinę, która to zacieni. Posadzimy ją tam w worku jutowym i to będzie giznotwórę. I to będzie zakończenie budowy tego zbiornika wodnego. Okej. W Bajorku rozmnożył się nam, chyba to jest przytacznik bobowniczek, jak dobrze pamiętam. Bobowniczek? Tak, coś takiego. Ale słodko, poczekaj, No okej, robię zbliżenie na twoją rękę. Ale mogę się mylić, to potem jeszcze sprawdzę, czy mam rację. Ale jak słodko się nazywa. To w ogóle dzisiaj dostaliśmy. I rzęsa jeszcze, nie? I rzęsa, która się świetnie przyjęła w rowie z wodą, a w Bajorku wcale, no to z rowu trochę podebraliśmy tej, co tam wpuściliśmy. Tak. I to tyle. I taki jest efekt końcowy na dziś. Nie mamy więcej kamieni, nie mamy innych roślin, żeby posadzić dookoła. A już wymyśliliśmy plus minus, co posadzimy i jak to będzie wyglądać, więc pewnie za jakiś czas pojawi się update z oczka mini. Także na dzisiaj to tyle tutaj. No ale moim zdaniem wygląda fajnie. I mam nadzieję, że będzie tutaj spełniać swoją rolę. No, zobaczymy.
I tu jeszcze znaleźliśmy w foliaczku, nie, w przyczepce, groch siewny łuskowy, więc zaraz go jeszcze gdzieś tutaj damy, bo szkoda, żeby leżał. I w sumie to na tyle chyba z wysiewania. Potem zabieramy się tutaj za robienie płotka. Jak widzicie, trochę nam jeszcze zostało. Tutaj za foliakiem i w tą stronę po całej długości, aż do kompostu. Odnalazłem w przyczepie stare nasiona buraka i pietruszki. To spróbujemy trochę ich posiać, a trochę zostawimy, bo dużo. Pietruszka to jest ta, co tutaj jest wysiana. To ona chyba wschodzi. To jest ta, co kupiliśmy ją teraz. Aha, to jest ona nowa. Tak. No to ją do domu weźmiemy, ale tego buraka trochę wsieję i potem ten groch. Dziękuję. Patyki naszykowane. I teraz czekamy, aż się ktoś weźmie za robotę. Teraz. Co robisz? Mieszam w garze. Dlatego tak śmierdzi. Ta niedługo już będzie gotowa. Teraz proszę uważać. To widać? Mhm. Tak się robi gnojówkę z drożdży. Patrzcie dokładnie, nie mrugajcie, bo jeszcze coś was ominie i nie będziecie umieli. Jakie kupiłeś drożdże? Wszystko jedno jakie? Nie takie suche jak na wino. To takie zwykłe drożdże. No. Trzeba je wsadzić do wody. Tajemny składnik. Jesteś obleśny. Tajemny przepis na gnojówkę z drożdży. Cięcie. Ale powiedz, po co ona jest ludziom? Jeszcze się kameruje? Tak. Powiedz, po co jest? Dlaczego ją będziemy zrobiłeś? Nią podlewać pomidorki, żeby nie chorowały na choroby grzybowe. Szanowni Państwo, drodzy widzowie, chciałam powiedzieć, że jeżówka odżyła i nawet stwierdziliśmy jednogłośnie, że wygląda całkiem nieźle. Po tym, jak kret dwukrotnie ją wykopał, to wygląda na to, że coś z niej będzie jednak. W takim razie odcinek z ogródka jest, uważamy, za zakończony. Na pewno jeszcze do was wrócimy. Dzisiaj chcieliśmy się pochwalić tym oto dziełem. Dlatego je tutaj... dlatego się tutaj ustawiliśmy. I coś jeszcze chciałbyś powiedzieć? Nie, do widzenia. Pa! Do widzenia.